Cześć, witajcie tutaj Treningowy Dziadzia. Dzisiaj test trwałości niewidzialnej wycieraczki od K2 Pro Visio. Aplikacja, propozycja się pojawi, a ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu. Zobacz, bo auta już nie mam, ale zobacz przez ten okres, który auto jeździło z tą niewidzialną wycieraczką, jak zachowywała się w sumie po dokładnie przez 10 miesięcy. Tak, tylko tyle, albo aż leżała na aucie, bo autka już, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma. Od czego by to, słuchaj, zacząć? Może od tego, że jest słaba mechanicznie, jeżeli chodzi o tarcie, o tarcie mechaniczne. Może inaczej, nie. Od czego by to, słuchaj, zacząć? O, wiem od czego. Wiesz co, ona jest słaba na jakieś tarcia mechaniczne, czyli na przykład wycieraczki, bo nic tam innego, wiadomo, na szybie nie ma, jeżeli chodzi o tarcie. I kurczę, tam gdzie wycieraczki wycierały szybę, no niestety widać te place, że już tafluje. Auto zrobiło jedyne 3000 km, więc to żaden wynik przez 10 miesięcy. Jeżeli by to było auto, powiedzmy, użytkowane na autostradach i robiłoby to średnie 10, 15, 20 tysięcy kilometrów rocznie, a są takie, są takie auta, które robią 20 nawet i więcej. Miałem pytania co do niewidzialnej wycieraczki, jaką niewidzialną wycieraczkę, jeżeli auto w ciągu miesiąca robi 20 tysięcy? G-Technic. To jest typowa autostradówka. Fakt, że docieranie nie jest cudowne, ale ona się sprawdza. Wracając do Visio, słuchaj, słabo. Słabo, z tego względu, że tak naprawdę auto więcej stało niż jeździło. Jeżeli jeździło, to robiło, powiedzmy tak, 50 km i to po trasie. Także to, no, taki wół roboczy, więc tutaj no bez szału. Taka, powiedzmy, trochę gorsza od detailing. No, albo ten sam poziom. Ale co mnie najbardziej wkurzyło? Szkoda, że wyrzuciłem butelkę. Po, nie wiem, 6-7 miesiącach przechowywana w stałej temperaturze, w okolicach 17-18 stopni, w zaciemnionym miejscu, zrobiła się jak denaturat. Naprawdę. Zafarbowała jak denaturat. Tak, patrzę, wziąłem ją kiedyś, tak psiknąłem, co takie niebieskie? Nie wiem, o co chodzi. Tak jakby się, nie wiem, zważyła, zepsuła, termin przydatności się skończył. Wyrzuciłem i żałuję. Żałuję, że wyrzuciłem, bo mogłem pokazać przed... Później dopiero dotarło do mnie, przecież, że jeszcze test trwałości będzie. Ale nic. Jeżeli masz jeszcze niewidzialną wycieraczkę Visio, sprawdź, czy u Ciebie jest tak samo. U mnie nie wiem, co się stało, ale moim zdaniem nie wytrzymała próby czasu, stojąc w butelce. Na szybie też rewelacji nie ma. Osobiście, patrząc na to, jak się dociera i jak później długo wytrzymuje na szybie i ogólnie trwałość tej powłoki, tej niewidzialnej wycieraczki, to jest słabiutko. Osobiście od siebie bym odradzał. Wolałbym dorzucić parę groszy i kupić coś, co naprawdę będzie robić robotę. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!